Siemacie ludzie, środowy wieczór, a zatem pora na nasze cotygodniowe pogaduchy po bandzie. Jak u was z pogodą? Tak jak tu? Grzmi, burza, ulewa, a zaraz potem gorące słońce, parno, duszno, by po chwili było już czym oddychać. No to trochę tak, jak z naszymi drużynowymi mistrzostwami pandemii. Działo się w tej trzeciej kolejce. I to działo się sporo. Tym razem nie będzie Snickersa, a to dlatego, że Snickers musiałby być po tej kolejce zbiorowy. A to dla wszystkich fanów zespołu Raptus and Gorącej Wodzie Company, czyli tych, którzy już po dwóch kolejkach wiedzieli, co trzeba i jak bardzo radykalnie trzeba, a po trzeciej kolejce wiedzą jeszcze lepiej i jeszcze więcej. A zatem dla tych wszystkich, którzy w Lublinie po meczu u siebie już ochrzcili Hampela Bogiem, a teraz po meczu w Lesznie musieli delikatnie zweryfikować te swoje osądy. Dla tych, którzy z Artiona Łaguty robili kosmitę z innego świata i teraz po ostatnim spotkaniu w Zielonej Górze przyszło im te swoje radykalne poglądy weryfikować. Dla tych w końcu, którzy z Przema Pawlickiego robili nieudacznika, w którego nie warto inwestować, a po Zielonej Górze zmienili nieco zdanie. Również dla tych, którzy teraz Stasia Chomskiego chcą zwalniać z Gorzowa, twierdząc, że to on jest przyczyną wszelkich nieszczęść Stali. Ale co ten biedny Chomski, czy ktokolwiek na jego miejscu miałby zrobić, skoro w meczu w Rybniku jechał mu jeden Zmarzlik i do tego pół Kasprzaka i pół Thompsona. We dwójkę, klejoną z trzech, nie da się zrobić wielkiego wyniku, stąd i Gorzów tego rezultatu w Rybniku nie osiągnął. Ale skoro nie ma Snickersa, będzie klapsus kolejki. To taka nowa kategoria, którą pozwoliłem sobie wprowadzić w ubiegłym tygodniu. Otóż za trzecią kolejkę klapsus kolejki trafia w ręce Mateusza Szczepaniaka. Ten to bowiem rozgoryczony i słusznie po tym, jak został odstawiony po dwóch przyzwoitych występach i więcej nie pojawił się w zaciętym spotkaniu Rowu Rybnik, przed kamerami w tym rozgoryczeniu pod wpływem adrenaliny, no ale mimo wszystko palnął, że gdyby to trener dokonywał zmian, to pewnie by jeszcze w tym meczu pojechał. No, mleko się już rozlało. Co dalej z tą wiedzą zrobią włodarze rekinów, to już nie do końca chyba nasza sprawa. Ale myślę sobie, że Mateusz fanów w zarządzie w ten sposób sobie nie kupił. Złość miała prawo w nim narastać. Już w Grudziądzu pojechał bardzo przyzwoite zawody. W czterech startach zdobył 6 punktów i bonus. W nagrodę za co w biegach nominowanych nie pojechał. Teraz wyjechał na tor dwukrotnie, pojechał bardzo przyzwoicie, zdobył 3 punkty i bonus i więcej w meczu się nie pojawił. A zatem z jednej strony w Rybniku ogromna radość, zasłużone zwycięstwo nad słabym niestety Gorzowem, ale po walce, po tym jak każdy dołożył swoją cegiełkę do wspólnego sukcesu. No i ta radość zmącona nieco tylko łyżeczką dziegciu, którą Mateusz swoją wypowiedzią dorzucił do tej beczki miodu. No i teraz cóż w tej trzeciej kolejce? Zanim się rozpoczęła, prezes Mrozek spotkał się z kibicami w Rybniku. No i tylko pytanie, czy spotkał się po to, żeby wysłuchać ich racji, żeby znaleźć sposoby, by załagodzić spór, konflikt i wyjść obronną ręką z tej zbiorowej niechęci jeszcze przed zwycięstwem nad Gorzowem? Czy raczej spotkał się po to,
żeby wytłumaczyć nieświadomym kibicom, jak to jest naprawdę i dlaczego się mylą. Mnie się coś mocno wydaje, że to spotkanie miało ten drugi cel. Przedstawić Krzysztofa Mrozka jako tradycyjnie kryształowego człowieka, który robi wszystko, co możliwe i jeszcze więcej ku chwale i potędze Browu Rybnik. No i tylko ci kibice, którzy nie potrafią tego docenić, którzy nie chcą tego uszanować i którzy żądają jego głowy. No cóż, panie prezesie, jest takie stare chińskie przysłowie, bo akurat mnie nie musi pan wierzyć, nie ma takiego obowiązku, ale Chińczykom to już pewnie można, bo sporo mądrości światu sprzedali. Jedno z tych starych chińskich przysłów powiada, że człowiek ma dwoje uszu i tylko jedne usta. Warto wziąć to sobie do serca. No a teraz już trzecia kolejka drużynowych mistrzostw pandemii. Na początek starcie mistrza Unii Leśno z pretendentem do zaszczytów, czarnym koniem, jak w wielu chce tegorocznych rozgrywek, motorem Lublin. No i w Lesznie w zasadzie wszystko jak zwykle, czyli pewne wysokie zwycięstwo Unii, w której tym razem trochę słabiej Janusz Kołodziej, za to na swoim wysokim poziomie Peter Pawlicki. Jeśli nie szło trochę Szynkowi Schlauderbachowi, to w to miejsce wskoczył Jamon Lizzi, który pojechał znakomite zawody. Męczył się trochę Smyk, swoje pojechał Kubera, Sajfudinow jak zwykle nieuchwytny w większości wyścigów. No i to wystarczyłoby bardzo pewnie i bardzo wyraźnie pokonać aspiranta z Lublina, w którego barwach tym razem nie błysnął Jarek Hampel. No i to chyba tłumaczy, czemuż to w Lesznie zdecydowano się Hampela poświęcić, a dać szansę młodym, czyli Smektale, czyli Kercowi i Lizzejowi. Zobaczymy jeszcze, jak dwóch z tej trójki, bo Piotr Baron nie ma zwyczaju żonglować składem, poradzi sobie w meczach wyjazdowych. Ale póki co u siebie radzą sobie bardzo dobrze. W Lublinie mniej więcej swoje Mikkelsen, wciąż słabo Grisza Łaguta, dobrze pokazał się przynajmniej w dwóch startach Matej Żagar, no i tym razem bardzo źle, bo na zero Paweł Miesiąc. Tyle tylko, że Lublin na spotkanie u siebie Miesiąca Jamrogiem pewnie nie zastąpi, bo Miesiąc to człowiek obeznany z lubelskim torem. To człowiek, który w jedynym meczu u siebie, w jakim do tej pory wystąpił, zdobył w czterech startach 4 punkty i 2 bonusy, 2 razy przyjeżdżając z partnerem na 5-1. A zatem Jamruk zmuszony będzie jeszcze poczekać albo to podejmować radykalne decyzje. W Zielonej Górze na mokrym torze potykali się gospodarze Falubas z Mr. Garden GKM Grudziądz. W barwach grudziąckich tym razem ząb pokazał Niki Pedersen, no i udowodnił, że na mokrym też potrafi. Padł zupełnie mit Artioma Łaguty jako zawodnika z innej planety. W tym meczu można zaryzykować twierdzenie, że również był z innej planety, ale to nie była ta planeta, której oczekiwali by kibice. Słabe starty, lewa nóżka do przodu, pełna asekuracja i kompletny brak walki. To był bilans dokonań Artioma w 4 pierwszych startach. Zerwał się w biegu 14. Podobno, jak mówił po meczu, na ten bieg dopiero wystawił motocykl, który w 2 pierwszych meczach niósł go do kompletu wygranych. No ale w takim razie pytanie brzmi, skoro w 2 pierwszych biegach nie był najdelikatniej najszybszy, a zawodnik powinien to czuć i Artiom pewnie to wiedział,
no to dlaczego w trzecim i kolejnym, czwartym swoim biegu dalej jechał na tym samym motocyklu? Niech to pozostanie tajemnicą samego Artioma, a myślę, że peany po dwóch kolejkach, po tej trzeciej trzeba będzie już nieco zweryfikować. Tym razem przyzwoicie Przemo Pawlicki. Widać, że to, co mówił o problemach sprzętowych i o tym, że udało się znaleźć przyczynę, to była prawda. W dwóch pierwszych startach jeszcze troszeczkę może niemrawo, jeszcze trochę brakowało pewności siebie, ale już od trzeciego wyścigu było zupełnie przyzwoicie. Słabo tym razem Krzysiu Buczkowski. Tyle tylko, że no ja mam wrażenie, iż Krzysia w tym meczu zdołowano. W pierwszym starcie zawalił wyjście spod taśmy, no a na mokrym, nazistym torze z ciężką, mokrą szprycą niewiele dało się zrobić. Mimo to jechał blisko, jechał w kontakcie. W drugim swoim biegu bardzo dobrze wyszedł spod taśmy, wjechał w krawężnik, tamtędy podróżował już jego partner, Niki Pedersen. Krzysiu chciał więc ominąć szprycę, wejść nieco ciaśniej. Trafił tylnym kołem na betonowy fragment krawężnika. Ten natychmiast zrzucił go na zewnętrzną część toru. No i tam pod płotem w tej mazi Buczkowski został. Oczywiście podgonił, oczywiście próbował, ale częstowany szprycą nie był w stanie wiele więcej skurać. Czyli prędkość była, w drugim starcie był dobry refleks, dobre wyjście spod taśmy. No i trzeciej szansy Krzysiek nie dostał. Pojechał za niego Roman Lachbaum, który to Roman Lachbaum błysnął w jednym biegu w Częstochowie. W nagrodę nawet optowałem za tym, żeby po jednym swoim wyścigu oddali mu w domowym meczu przeciwko Rybnikowi Grudziądzcy Seniorzy, bo na tle słabszego rywala miał prawo się sprawdzić i miał szansę przywieźć przyzwoite punkty. Skończyło się dwoma startami Romana, oba w miejsce Przema Pawlickiego, któremu wyraźnie w tamtym meczu motocykle nie jechały i którego zawodziły. Czyli nie pojechał czterech biegów, pojechał dwa za jednego z kolegów, a teraz zdaje się trochę niepotrzebnie pojechał w trzeciej serii w miejsce Krzysia Buczkowskiego. Myślę, że gdyby z trzeciego pola pojechał Buczkowski, to z takim wyjściem spod taśmy, jakie zaprezentował w drugim swoim starcie, nie byłby bez szans. No ale tego już się nie dowiemy. W ostatnim biegu błąd taktyczny Duńczyków. Najpierw chyba jednak troszeczkę błąd opiekunów, którzy postawili Bierego z pola A, a Nikiego z pola C. Niki wygrał wcześniej z pola pierwszego. Kenneth w czwartej serii wygrał z pola trzeciego. No i aż prosiło się, żeby w tej samej konfiguracji zestawić tę parę do wyścigu 15, decydującego o rezultacie spotkania. Pojechało odwrotnie, po starcie było przyzwoicie. W pierwszym łuku chłopaki się zamotali, wykorzystali to rywale Michael Jebsen-Jensen i Patryk Dudek. Oni dowieźli podwójne zwycięstwo i ku euforii kibiców Palubazu przechylili szale na rzecz Zielonogórzan. W barwach Zielonej Góry rzeczony Jebsen-Jensen po wpadce u siebie przeciwko Częstochowie, tym razem niemal zawody życia. Swoje Duzers, swoje Wacul, w miarę przyzwoicie Lindbeck, troszkę słabiej tym razem Pepe, Piotr Protasiewicz, ale zupełnie nieźle juniorzy. No i to koniec końców wystarczyłoby nieznacznie, ale pokonać przyjezdnych z Grudziądza. Następnie mecz Rowu Rybnik ze Stalą Gorzów. No tu wspomniałem już chwilę, omawiając fanów zespołu Raptus and w gorącej wodzie Company, że cóż ten biedny Stasiu Chomski miał począć w Rybniku, kiedy tak naprawdę jechał mu tylko Zmarzlik i Krzysiu Kasprzak, który miał dobrą prędkość, ale
nie do końca prawidłowo obierał trajektorię. Takoż zerwał się dwukrotnie Tomcem, choć w jednym przypadku bardzo szczęśliwie, bo Kacper Woryna ewidentnie czekał i holował wolniejszego nieco Mateusza Tudzieża, przez co Tomsen, wykorzystując przymknięcie gazu przez Kacpra, wjechał piką w krawężnik i wysforował się na pierwsze miejsce. Wcześniej miał taką trochę w prezencie dwójkę, zero, no i ta trójka darowana nieco przez rywali. Potem w czwartej serii zerwał się jeszcze w biegu w parze ze Zmarzlikiem, no ale już w biegach nominowanych nie podołał, przegrał i rybniczanie świętowali sukces. Tak więc Stasiu Chomski miał w tym meczu bezbłędnego Zmarzlika, który ewidentnie wraca i zobaczymy, jak teraz wypadnie na tle znacznie bardziej wymagających rywali. Do tego pół Tomsena, pół Kasprzaka, no i niestety słaby mecz Szymka Woźniaka, który pechowo wszedł w to spotkanie, urywając hak w pierwszym swoim starcie. Potem jeszcze w 12 biegu, kiedy prowadził, został zaatakowany przez Kacpra Worynę, usiadł na torze. Kacper został wykluczony, ale powtórkę wygrał Kamil Nowacki, człowiek z Gorzowa, który w tym roku startuje na wypożyczeniu w Rybniku. Kamil Nowacki w 12 biegu uratował rybniczanom remis, potem w trzech ostatnich biegach kosmiczny, znakomity Robert Lambert, coraz szybszy z każdym wyścigiem Waszek Milik, do tego waleczne serce Siergiej Łogaciew, no i to w zasadzie wystarczyło. Do tego swoje pojechał Kacper Woryna, coś dorzucił Szczepan, bohater dzisiejszego klapsusa. No i co warte podkreślenia, man of the day Mateusz Tudzież. Jeśli nawet nie dowoził punktów, które miał po starcie, to robił tyle zamieszania, na tyle skutecznie wybijał z rytmu rywali, że nie tylko sam dowoził bezcenne oczka, ale pozwalał także dowieść oczka partnerom. Raz tylko w biegu z Tomsenem nie do końca się powiodło, bo jadąc parą Woryna czekał na wolniejszego Mateusza i przez to pozycję stracił. Ale nie było blamażu, nie było zer i był bardzo przyzwoity występ. Zresztą, jeśli ktoś chce się pobawić w statystyki, to proszę sobie prześledzić i porównać ilość wygranych indywidualnych Gorzowian w tym meczu, a do tego ilość śliwek po obu stronach. Będzie ciekawie, to zapewniam. No i na koniec spotkanie, które miało być hitem. Potykał się Eltrox Włókniarz Częstochowa z Betard Spartą Wrocław. Przed meczem gruchnęło, oto bowiem Chris Holder jako gość miał zasilić barwy Wrocławia. No, dziś już wiemy, że został potwierdzony do startów Betard Sparcie, ale dopiero po tym spotkaniu. Częstochowa mocna, trochę zaczyna przypominać Leszno. Kiedy jeden nieco słabiej, to drugi lepiej. Tym razem słabszy wynik Lindgrena, bardzo dobry przed Pełskiego. Swoje robi Madsen, swoje jedzie Doyle. Zrywa się po jednym dwa biegi Holta. Jedzie młodzież, Miśkowiak wygrywa biegi juniorskie, dorzuca swoje punkty Świdnicki. No i taki kompletny skład z trzema przynajmniej mocnymi rządłami wystarczył, by pokonać dziurawą jak szwajcarski ser Betard Spartę. Wsparcie kolejne bardzo dobre zawody Maćka Janowskiego, przebłyski Czugunowa i Drabika, czwarty Dobrydża, Wufinden, tym razem w kratkę i raczej wolny niż szybki. No i poza tą czwórką pozostali w zasadzie do zapomnienia. Tylko gdyby we Wrocławiu
rządzili fani zespołu Raptus and w gorącej wodzie Company, no to pewnie już by zwalniali trenera, angażowali nowych zawodników, odstawiali od składu Flicka, Buleya czy innego Liszkę. No to przecież nie na tym rzecz polega i nie tak buduje się zawodnika. Flick ma ewidentnie problemy od początku sezonu. Pewnie stąd asekuracja w postaci bicza nad głową Chrisa Holdera. Dan Beaulieu, o tym już wspominałem, to chyba jeszcze nie ta półka dla młodego Angola, a poza tym on jest świeżo po ciężkiej kontuzji, po bardzo podobnym urazie, choćby wspominany tu dzisiaj Jarek Hampel, do tej pory nie potrafił wrócić do dawnej świetności. A Beaulieu lata świetności dopiero ma przed sobą. No i okazało się, że być może mądrzej i skuteczniej byłoby pojechać ligę niżej, podocierać się, poocierać się o prawdziwe ściganie, a dopiero po takim zupełnym wyczyszczeniu głowy i po stuprocentowym powrocie do sprawności i sprzętowej, i fizycznej, i psychicznej, popróbować ekstraligi. Myślę, że Dan Beaulieu nieco za wcześnie zdecydował się na ten Wrocław, ale to jeszcze nie oznacza, że z czasem młody Anglik nie odpali. A Przemek Liszka póki co świetnie poradził sobie w jedynym dotąd starciu wrocławian u siebie i pewnie będzie równie skuteczny na wyjazdach, bo trzeba pamiętać, że wrocławianie do tej pory zaliczyli dwa najtrudniejsze wyjazdy. Byli w Lesznie i byli teraz w Jaskini Lwa w Częstochowie. Zatem Wrocław będzie jeszcze groźny. Częstochowa już jest mocna. Leszno pokazuje rogi, na razie głównie na swoich śmieciach, ale na wyjazdach pewnie będzie podobnie. Przekonamy się już niebawem, bo wybierają się byki do Grudziądza. Do Grudziądza, gdzie w ubiegłym roku zremisowali, a zatem mogą być ciekawe, emocjonujące zawody. No i oczywiście spóźnione, ale gorące i szczere na koniec podsumowania życzenia urodzinowe dla Marka Cieślaka na 70 i dla Piotra Żyto na mniej niż 70. A teraz, moi drodzy, teraz pora już na gościa. Moi drodzy, moim i waszym gościem jest dzisiaj Kacper Gomulski, czyli Mors, czyli zawodnik, który rozpoczął sezon najwcześniej w tym roku, bo przebrał się, wyszedł do prezentacji, odjechał wirtualne wyścigi, a na koniec podziękował nieobecnym kibicom za doping. Kacper, który śledzi również to, co dzieje się w drużynowych mistrzostwach pandemii. Kacper, witam serdecznie i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Witam serdecznie, witam. Słuchaj, z tym morsowaniem to jak to jest? Morsy kolacje jadają? Jadają później, wcześniej? To znaczy, no ja gdzieś tam najpóźniej tak kolację jem po godzinie 20, myślę. Staram się wcześniej, ale gdzieś 20 to jest taka najpóźniejsza pora, tak jak wypada to dzisiaj, bo miałem akurat chwilę drzemki, bo wiadomo, mamy aktualnie izolację, bo jutro wchodzimy testy na koronawirus, więc aktualnie czekam aż przyjdzie jeszcze pora i za chwilę kolacja. Czyli taki model hiszpański bardziej, po obiadku siesta, potem kolacja i w miasto. No w miasto raczej nie mogę, bo mówię, mamy tą izolację teraz, ale zrobię sobie trening w domu i po prostu trzeba było się zdrzemnąć, bo cały czas jakby w konsolę nie będę grał, bo w końcu się mi zapali. Więc drzemeczka wjechała i teraz za chwileczkę będzie to. Słuchaj, nie ukrywam, że bardzo podobał mi się ten twój filmik, który zamieściłeś w mediach społecznościowych. Jak to przebrałeś się w kewlar, wyszedłeś do prezentacji, odjechałeś wirtualne zawody,
pomysł autorski, czy ktoś ci podrzucił takie rozwiązanie? To znaczy, no, tak naprawdę szukaliśmy czegoś jakby innego, czego jeszcze tak naprawdę nie było, a wiadomo, że czasy na początku, jakie były, to było naprawdę bardzo ciężko i ciężkie i po prostu ten pomysł się zrodził na naszej jakby, w naszym teamie i doszliśmy do wniosku, że możemy coś takiego wypróbować. No i w sumie wydaje mi się, że nawet fajnie się to przyjęło i parę osób też to zobaczyło, więc na pewno miło, że po prostu to fajnie zostało tak odebrane. Kacper, tradycje rodzinne. Co u taty, co u Jacka w teamie? Tata pracuje, jeździ, ale nie wiem czym, zawsze zapominam, dlatego to mi się z głowy, ale w budownictwie jest kierowcą jaskarki, tak to się nazywa? No jest i takie, chyba że czymś innym tak jeździ. Wywrotka, to jest wywrotka, tak jest. Ojciec jeździ na wywrotce i jakby ma pracę, można powiedzieć, sezonną. Czyli jak u Barei, jak zatrąbi, to podajnik sypie. Słucham? Jak u Barei, jak zatrąbi, to podajnik sypie, gorzej jak ktoś z syrenką podjedzie. To mogą go zasypać. Słuchaj, tato sprzedał ci dobre geny, bo wychował się w Gnieźnie, jeździł w bydgoskiej Polonii, w najwyższej lidze. Potem był Adik. Adik spróbował, no tak nie do końca poszło. Teraz ty, ostatni żywy Gomulski wśród żużlowców, tak? Tak, tak jest. I o co ten Gdańsk będzie się bił w tym roku? Macie fajny skład, jest Krycha, jesteś ty. Tak, no jeszcze doszedł Peter Kindleman, który myślę, że na pewno po tych nieudanych sezonach w Ekstralidze będzie chciał się odbudować i myślę, że Gdańsk to jest taka dobra opcja, bo naprawdę fajna tutaj atmosfera i jakby nigdyś, no przez te dwa lata, gdzie jeździłem, to naprawdę fajną budowaliśmy atmosferę. Wiadomo, że jakby za pierwszym razem moim zawodowym podejściem naprawdę fajny wynik zrobiliśmy. W zeszłym roku no niestety się nie udało, ale jakby jest kolejny sezon i teraz będziemy się starać na pewno. Każdy z nas potrafi jechać i na pewno będzie chciał zdobywać dużo punktów, żeby jeździć w playoffach, o ile takowe będą, bo nie wiadomo jak to będzie z pierwszą ligą do końca. Ale no, fajny mamy skład, fajnych mamy juniorów, więc jakby po treningach, które już mieliśmy, to naprawdę możemy być dumni, bo naprawdę juniorzy, można powiedzieć, że tak gryzą i to bardzo ostro nas na treningach. Karol Żupiński miał bardzo dobre wejście smoka na tory, potem troszeczkę jakby przygasł, więc teraz pora, żeby wystrzelił. Tak, myślę, że właśnie u Karola, jak wydaje mi się, u większości takich młodych seniorów jest coś takiego, że właśnie są przebłyski, ale jakby jest problem z tym jakby utrzymanie tej równej formy, ale wydaje mi się, że teraz fajnie ziemia przypracował i też na treningach widać, że sprzęt spisuje się dobrze, więc myślę, że też sam Karol się dobrze czuje na motocyklu i on, jak i reszta juniorów, czyli Alan i Piotr będą odgrywać dla nas ważne punkty, bo wiadomo, że na tych czasami punktów juniorów brakowało, a w tym roku wydaje mi się, że możemy mieć jedną z najlepszych par w pierwszej lidze. Mirek Berliński to rodzaj trenera starszego kolegi, czy rodzaj kata? Nie, bardziej jakby to pierwsza opcja. No wiadomo, trener Mirek już bardzo długo pracuje w klubie i zawsze można na niego liczyć, zawsze coś podpowie, więc no jest takim trenerem, takim doradnym przełożonym, można powiedzieć. No to teraz tylko wynik sportowy i mamy komplet. Tak, no ten jakby ta ostatnia rzecz jest najważniejsza i będziemy się na pewno starać na to, że robić dobry wynik. No dobrze, tylko tak, z jednej strony rozumiem doskonale ambicje sportowe i postawę sportowców
którzy walczą o najwyższe cele, ale z drugiej strony pewnie ty też przyglądamy się tak trochę temu, co dzieje się w tym sezonie z Rowem Rybnik. No i ja się tak zastanawiam, czy może nie za wcześnie, czy ta Ekstraliga nie zrobiła się aż tak hermetyczna, że nikogo z zewnątrz nie chce tam dopuścić, a rynek tych gwiazd, tych czołowych zawodników mocno skurczony. Masz jakiś pomysł na to, żeby przewietrzyć trochę tę Ekstraligę? No na pewno, jeśli chodzi o zespół z Rybnika, to na pewno miał problem, bo jakby większość drużyn, no były jakieś tam powiedzmy kosmetyczne zmiany w składach. I też wydaje mi się, że właśnie dobrą opcją dla Ekstraligi, ale to jest tylko jakby moje zdanie i ja się powiem jakby za siebie. No wydaje mi się, że ten KSM dużo, jakby był wprowadzony, dużo by zmienił i jakby troszkę wyrównał siłę w Ekstralidze, bo jednak widać jakby, mimo tego, że to wiadomo, trzecia kolejka jakby nie było, no ale widać gdzieś te drużyny, które mają takie jakby mocną piątkę do tego super juniorzy, którzy na przykład mega zaskoczony jestem, może nie samym Kubą Miśkowiakiem, ale Świdnicki, to co robił w tym roku, to naprawdę jestem mega zaskoczony i bardzo się cieszę, że właśnie juniorzy, którzy gdzieś na początku objeżdżali się w tej drugiej lidze, a teraz skakują jakby do Ekstraligi i bez żadnych kompleksów, więc mega właśnie mi się podoba ten zawodnik. I też no wiadomo, widać, że Czesław jest bardzo mocno, mają mocnych seniorów, do tego Paweł Przedpełski, który naprawdę świetnie jeździ od początku sezonu, więc no to jest jakby taka moim zdaniem drużyna kompletna aktualnie i no, wydaje mi się, że właśnie ten KSM dużo, dużo by pomyślał. No tak, tylko z jednej strony KSM, a z drugiej strony są tacy, którzy twierdzą, że na przykład ograniczenie liczby obcokrajowców w zespole raz wyrównałoby szanse, dwa zmotywowało kluby do wzmożenia szkolenia następców. No to też na pewno byłaby taka dobra opcja, ale nie wydaje mi się, że to mogłoby przejść. Tak, wydaje mi się, że duży problem jest to, co dla mnie jest bardzo dziwne, że głosy są, że jednak obcokrajowcy na miejscach 6-7 powinni się pojawić. Dla mnie to jest bzdura i wydaje mi się, że właśnie tacy zawodnicy, jak tacy, taki junior jak właśnie Świdnicki, czy nie wiem, Norbert Krakowiak, czy Mateusz Tonder w Zielonej Górze, którzy naprawdę fajnie jadą w tym sezonie, żeby Przemysł Lauterbach fajnie się pokazał w meczu w Gorzowie. No widać, że jednak nie mam problemów z juniorami aż tak bardzo, jak to się gdzieś tam pisało w mediach, więc nie wiem. Dla mnie to na pewno jakby byłoby na pewno wielkim błędem, gdyby seniorzy, obcokrajowcy się pokazali na tych numerach. A propos tego gdzieś tam jeszcze ograniczenie obcokrajowców, no to nie wiem, czy niektóre pierwsze ligowe byłyby w stanie zakontraktować jakiegoś zawodnika z Grand Prix, bo możliwe, że zdarzyłoby się tak, że dla któregoś zabrakło miejsca. To też prawda, ale za chwilę mogłoby się okazać, że mamy coraz więcej Polaków z importu, bo to taka droga piłkarska trochę. No tak, to fakt, to też zgadzam się z tym, co powiedziałeś. No dobrze, obserwujesz Ekstraligę i co po tych trzech kolejkach? Coś zaskakuje im plus? Coś rozczarowuje? Ktoś? Znaczy ja tak na początku sobie mówiłem jakby po pierwszej kolejce, że potrzebują zawodnicy, co by nie było, 2-3 kolejki, żeby się objeździć, żeby posprawdzać, mimo tego, że jednak to już jest liga, to i tak muszę sprawdzać sprzęt, bo najlepszy jakby trening, z najlepszego treningu i tak nie wywnioskuje się tyle, co nawet z najgorszych zawodów, czyli ścigasz się z innymi zawodnikami. Więc wydaje mi się, że teraz jakby od tej kolejki możesz, niektórzy zawodnicy wiedzą jakby, które silniki można gdzieś tam na chwilę odłożyć, czy nie wiem, wysłać do mechaników, żeby coś jeszcze pozmieniali.
ale już jakieś silniki też mają, które już jadą i na pewno jest dużo takich zawodników, którzy jeszcze mają problemy właśnie ze sprzętem. Nie wiem, chociażby Taiwo Finden, który wczoraj no jakąś szybkością przez nie błyszczał, nie błyszczał, to prawda. No nie błyszczał, a za pierwszym meczu we Wrocławiu to on fluwał, tak? Jeszcze nie dosyć, że tam ta noga mu chyba nie wpadła pod hagi i zdołał wygrać kolejny bieg, więc no widać, że jeszcze mają duże problemy z tymi silnikami, żeby po prostu popróbować, tak jakby było na przykład na sparingach, że mają dwa silniki właśnie, albo nawet trzy czasami sprawdzają sobie. Więc no jeszcze wydaje mi się, że może teraz po tej kolejki już jakby silniki, które gdzieś tam jadą, już będą wsadzane do tej ram i będą już jechali na takim lepszym poziomie, albo inaczej, na swoim dobrym poziomie. Więc wydaje mi się, że od tej kolejki może być jeszcze ciekawiej. I zawodnicy, którzy gdzieś tam nawet na początku mieli troszkę gorszy start, mogą za chwilę wyskoczyć i dorównać tym, co to od początku mega gdzieś tam śmigają. To, co mówiłeś, jest interesujące, bo zawsze warto przetrzeć się na jakimś tle. Kisząc się we własnym sosie, nie wszystko jesteś w stanie zauważyć, zweryfikować. To chyba najbardziej było widać po Bartku z Marzliku, który przez dwie kolejki mocno się męczył, a w ostatnim meczu w Rybniku był już tradycyjnie nieosiągalny. Tak, dokładnie. Ja też nawet chwileczkę gdzieś tam popisałem z Bartkiem i mówił, że w meczu w Lublinie czuł się jak na sparingu, bo przewalił mega zębatek, mega gdzieś tam inne zapłony, mega jakieś się jeszcze dyszę zmieniał. Dwa motocykle. On mówi, że to naprawdę te pierwsze jakby trzy biegi to są jak na sparingach, które gdzieś tam posprawdza. Oczywiście wiadomo, że no, Bartek po zeszłorocznym mistrzostwie świata nie będzie chciał jeździć z tyłu i to jest jakby normalne. No ale widać, że nawet u Bartka jest właśnie brak tych sparingów, tych takich biegów na tle innych rywali, żeby sobie posprawdzić ten sprzęt. Bo no nie ma Bartek dwóch czy trzech silników, a na pewno ich jest, nie wiem, około nawet 80, jak nie więcej oczywiście. I, no i jednak ten każdy sprzęt trzeba przetestować i wtedy się ma te trzy, cztery silniki, które gdzieś tam jadą i później się nimi prosto rotuje, bo wiadomo, jeszcze dojdzie Grand Prix, tam teraz Bartek też będzie jechał z dziką kartą w Mistrzostwach Europy, więc no tych silników, ta rotacja, te zawody, no trzeba raz, że na nich śmigać dobrze, ale dwa, żeby one były cały czas świeże, czyli gdzieś tam podanych zlegach gdzieś znowu wysyłane, ale trzeba po prostu mieć czym ten silnik kolejny zastąpić, więc jest na pewno jakby całkowicie inne przygotowanie do sezonu i całkowicie jakby ten sezon jest całkowicie inny niż te poprzednie, które mieliśmy. No jest też inny z jednego powodu. Weszły limitery. Mówi się o nich coraz głośniej, bo coraz częściej widać przypadki, że zawodnik wyjeżdża spod taśmy znakomicie i nagle z nieznanych powodów słabnie mu ten motocykl, silnik niemal gaśnie. Tak, no... Masz jakieś doświadczenia? Trenowałeś? Tak, ja już próbowałem te limitery i szczerze mówiąc, no jakby troszeczkę na początku byłem taki zdezorientowany, bo jak nawijałem gaz w takim jakby stylu co zawsze, no to jednak było lekko odczuć, że jednak jest lekko ten motocykl odcina. Ale to głównie na starcie, czy potem w trasie, jakby kontrolowałeś w szczycie, wkręcałeś, miał się zebrać, pojechać do przodu, też mu brakowało tych obrotów, czy tylko ze startu? Nie, tylko jakby ze startu. Mhm. Może ciutkę po prostu są, nie wiem, słabsze te motocykle w starcie, ale gdzieś w polu nie czułem różnicy, gdzieś jak mieliśmy te treningi w Gdańsku, więc na pewno jest jakby inny głos na pewno tych motocykli na starcie, bo jednak czuć i słychać się, że jest jakby odcina się i troszeczkę inaczej funkcjonuje, wydaje mi się, ze startu. Kacper, dwie szkoły w związku z nową tabelą biegów, to pewnie też się już zorientowałeś, teoretycznie tak. Rewolucyjna, bo pozwala szczególnie zawodnikom z parzystych numerów, dwójka, czwórka, dziesiątka, dwunastka,
pojechać z zewnętrznych pól, ale tak praktycznie to po drugiej serii już stałe zestawy par. Twoim zdaniem to jest jakaś gigantyczna różnica, czy tylko daje większe szanse tym właśnie zawodnikom spod parzystych numerów, a może nic się nie zmienia? Nie, na pewno gdzieś wiadomo, nie wiem, czy na przykład dwójka albo dziesiątka, bo sobie te numery jadą jakby w pierwszych dwóch seriach, gdzie jeździło, w dwóch seriach zewnętrznych pól, no a czasami jednak te wewnętrzne są jednak na początku przynajmniej lepsze, o wiadomo, bliżej dojazd do łuku. No to jest. W większości torów to też jakby pierwsze biegi są po krawężniku, później można gdzieś jechać szerzej. No więc to wydaje mi się, że lepiej jest dla tych numerów. No też jakby widać po niektórych zawodnikach, że mają możliwość jechania z wewnętrznych na przykład pól, czy nawet nie wiem jak to dokładnie, bo jeszcze aż tak się gdzieś nie skupiałem na tym. Dwójka albo czwórka chyba jedzie pierwszy bieg z juniorem i później ma bieg po biegu, tak mi się wydaje. No więc no, jest to na pewno troszkę ułatwienie dla nich i też takie zawodnicy teoretycznie, ci prowadzący parę mają gdzieś tam zewnętrzne później z nimi, więc no na pewno wygląda to lepiej i wydaje mi się też ciekawiej dla widowiska. Czyli trochę sprawiedliwszy system niż ten poprzedni. Tak mi się wydaje. Fajnie. Wydaje mi się, że fajnie, że zostało to właśnie wprowadzone. No dobrze, ale też widać dwie szkoły trenerskie. Jedni, jak choćby Piotr Baron w Lesznie, nie rotują składem, jadą tym samym zestawieniem, po to choćby, żeby zawodnik przyzwyczajał się, że aha, teraz jadę w czwartym, potem od razu w piątym, ale to będzie po roszeniu. W związku z tym powinienem wiedzieć, jak sobie poradzić. Trener nie rotuje, nie żongluje. Inni z kolei ustawiają skład pod konkretne zawody, pod to, kto na kogo, w którym biegu wpadnie. Twoim zdaniem któraś z tych metod jest szczególnie dobra, czy lepsza jest ta, która przynosi efekty po prostu? Ciężko tak naprawdę powiedzieć, ale z tego, co gdzieś tam kojarzę, chyba Daniel Bioli jechał z jedynką w Lesznie? Tak, jechał. No i też wiadomo, ciężkie, naprawdę ciężkie wejście mocno na ligę i później po bodajże dwóch biegach był zmieniony, już jechał Gleb Czugunow. No i też jakby Taj miał jakby większą styczność na początku przynajmniej starcia ze zawodnikami właśnie z tymi sparzystymi numerami. Więc tutaj jakby szukał nadrobienia punktów. Gleb naprawdę od początku sezonu jest mega szybki, jakby mógł razem skoczyć za Biuliego i tak szukał troszkę tej rotacji, ale już no, było widać, że w już normalnie zostawił skład, czyli Taj jechał z jedynką czy z piątką? Piątką chyba. Mm-hmm. Ale jakby już normalnie było zestawienie, więc widać było, że jednak to jakby się nie sprawdziło troszkę, jakby chodzi o Wrocław, ale jakby większość chyba zespołów już tak nie szuka, po prostu już ustawił jeden skład trener i inaczej już tak to funkcjonuje. A propos Gleb Czugunow, powinien Rafał Dobrucki korzystać z niego jako polskiego juniora w kadrze z Orłem na Plastronie, czy niekoniecznie? Nie no, Gleb jakby nie było, jedzie jako junior Polak, więc wydaje mi się, że powinien być też do dyspozycji trenera kadry. Takie moje zdanie. No ale ten skład juniorów ustalony przy zielonym stoliku to trochę takie nazwiska, nazwijmy delikatnie, mało znane, tak? Przynajmniej niektóre. Akurat gdzieś mi przeleciało zestaw zawodników, którzy będą jechali wyższe świata juniorów. No i rzeczywiście troszeczkę, no kilku zawodników na pewno nie znałem. Czy to chyba jeden z Francji jest, nie wiem, czy tam Finlandia. No jest Włoch, jest Finn, dokładnie. Więc no, wydaje mi się, że z całym szacunkiem do tych zawodników, oczywiście, ale no, to są jakby nie było mistrzostwa świata juniorów i wydaje mi się, że jest na przykład dużo innych zawodników, Polaków, nie wiem, Szwedów, Duńczyków,
ślad Australijczyków, którzy mogliby wskoczyć, a jednak no, ich nie ma. Więc... Czyli gdyby było normalnie, czyli jechałyby eliminacje, to w porządku, zróbmy rundę we Włoszech, w Finlandii, gdziekolwiek, tam niech jedzie nawet dwóch, trzech reprezentantów gospodarzy, niech się ocierają, uczą, ale finał to już inna jakość, tak? Tak, tak mi się wydaje. No, to jednak, co mnie było, no, raczej będą mieli no, małe szanse na to, że gdzieś mogą gdzieś być nawet, nie wiem, w pierwszej szóstce, ósemce, bo też są półfinały, więc no, jeśli będą, to naprawdę będę w wielkim szoku, ale gdzieś tam wydaje mi się, że ósemka może być taka, że jednak ci zawodnicy, których najbardziej znamy i oni będą się biegli o podium. Kacper, o co jedzie w tym roku Gdańsk? O co jedzie Kacper Gomulski indywidualnie? Jakby jeśli chodzi o drużynę, to wiadomo, chcemy, no też nie, jakby no chcemy wygrywać metę, tak, bo nie wiadomo ile, czy będą play-offy, więc jeśli zakładam będą, no to oczywiście chcielibyśmy się w nich znaleźć. I taki jest nasz cel, a wiadomo, w play-offach wszystko się może wydarzyć, więc mam nadzieję, że będzie dobry sezon w naszym wykonaniu jakby drużynowym, na to liczę. A ja jakby indywidualnie na pewno chcę się skupić na tym, żeby ta forma była równa, dobra, a nie tak jak w zeszłym roku, że jeden mecz lepszy, jeden gorszy i troszkę też problemów. Mam nadzieję, że to mnie ominie i że będę do każdego meczu podchodzić z czystą głową i nie będę musiał gdzieś tam myśleć o tym, że nie mam jakiegoś silnika, który mi jechał, a teraz ja na jednej czy po prostu skupić się na jeździe, na szybkiej jeździe i tyle. Ale z tyłu głowy ciągle Ekstraliga. No spokojnie, wydaje mi się. Też na pewno cały czas gdzieś tam odbija mi się ta zielona góra, ale gdzieś powoli wychodzę, wydaje mi się, na prostą i że już nie ma to gdzieś tam zaplątać sobie głowy tym, tylko po prostu skupić się na danej chwili i nie ma tą pewną przyszłość, a tym bardziej nie ma co patrzeć na przeszłość, bo to już historia i jakby nie ma co się na tym rozstulać, czy w jakiś sposób inny, tylko po prostu skupić się na tym, co jest tu i teraz i na spokojnie tego wszystkiego podchodzić. Kacper, moja córa jest ruda. Ona mówi, że rudy to nie kolor, to charakter i że lepiej z nią nie zadzierać. Zatem życzę ci, żeby ten charakter przełożył się na wyniki i trzymaj gaz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na pewno ma rację. Serdecznie pozdrowienia dla nich. Udanego sezonu i raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie i do usłyszenia. No i drodzy, a zatem tyle Kacper Gomulski. Ciekawa rozmowa, ciekawe przemyślenia. Bardzo interesujące, myślę, także w kwestii oceny tego, co do tej pory działo się w Ekstralidze, ale też planów i celów na tegoroczny sezon. Zatem, jeżeli się podobało, dajcie lajka, kliknijcie subskrypcję i zapraszam na kolejne wydanie naszych pogaduch w przyszłą środę, tradycyjnie wieczorem. A dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Kłaniam się nisko. Przemysław Sierakowski. Trzymajcie się.